pierwszy wyjazd. Potem był drugi wyjazd, kiedy odsłaniałam tablicę. Trzeci przyjazd to było, pamiętam takiego kota, dostaliśmy. Czwarty przyjazd to był, dostaliśmy taki obrazek, najlepsza para samych swoich. Na pewno dzisiejszy, to już jest piąty, być może, że był jeszcze jakiś szósty. W każdym razie przyczyną nieobecności na pozostałych była albo moja rehabilitacja, albo to, że jeżeli władze zapraszają gwiazdę, bo tak się wyrażają uprzejmie, no to gwiazda musi być gwiazda, no. A nie może być to osoba, którą się wszyscy dookoła muszą opiekować. Także dziękuję bardzo Państwu. Jeżeli ktoś pamięta jeszcze jakiś inny mój przyjazd, w każdym razie to są te przyjazdy, które ja pamiętam. Dziękuję. Pan nie, trudno jest mówić o pierwszym razie. Już nie jestem szkoleśnikowy i już nie bardzo to, co ja wszystko gdzieś tam w pamięci zanotowałem. Natomiast pamiętam oczywiście, kiedy przyjechałem pierwszy raz do Lubomierza, przyjechałem z moim bardzo przeze mnie lubianym scenografem, który przyjechał pokazać mi Stasio Kostadzio. Nie Stasio, tylko Tadzio. Tadzio. Przyjechał pokazać mi Lubomierz. A Lubomierz zobaczyłem w filmie Kazimierza Kuca, który nakręcił taki film Wdowa Polityczna, to się działo gdzieś tam na to znaczy w czasie wojny. I Lubomierz był tłem, w którym się akcja tego. Tam grał Zbyszek Cybulski, Danka Grażyna Staliszewska, coś takiego już nie pamiętam specjalnie. Natomiast pamiętam, że jak zobaczyłem to na ekranie, urzekło mnie to miasto i zrozumiałem, że o ile gdzieś w ogóle mogę kręcić ten film, to właśnie tu. I rzeczywiście on mnie tu przywiózł i pokazał mi to miasteczko. Nic nie było nowego w sensie, że tego, ale było coś, co zobaczyłem dopiero jak przyjechałem. Jak zobaczyłem ten nauki, te w ogóle to miasto, ten klimat tego miasta, tych ludzi, którzy się dowiedzieli, że mamy zamiar tutaj kręcić ten film, to oczywiście byli bardzo chętni, bo już wiedzieli, że ten film przynosi jakiś tam jakiś element rozrywki, coś się będzie działo na ulicy, przyjadą aktorzy, tak, było to rzeczywiście interesujące. Ale powiem wam, że nigdy w życiu, jakkolwiek byśmy ten wiek mój obliczali, to nigdy nie wyobrażałem sobie, że ten film będzie tak długo żył. Że on nie to, że będzie żył, ale będzie takie piętno wybierał na widzów, na ten, że każdy zobaczy tam jakby element swojej własnej biografii, swojej własnej historii, a jak nie swoje, to swoich początków, ciotków, kuzynów, krewnych, stryjów. Bo to na tym polega ta wielokrotność życia tego filmu i jego jakby do dziś, no, zadziwiające. Popularność i fenomen. No, nie wstydź się tego słowa. Może miał jakiś, to znaczy, szalenie ważny dla reżysera, który zaczyna film robić,
700 kilometrów, zupełnie inna cywilizacja, mentalność, zupełnie inne doświadczenie, zupełnie inne chałupy, inne oprzyrządowanie. To nowa kultura. I ten proces przeniesienia ludzi właśnie o te kilkaset tysięcy kilometrów i umieścić ich w tym środowisku, w tej kulturze, w takim. Ta adaptacja tego, to, że oni się przyzwyczajali do tego, wracali w to i stopniowo myśleli o tym, że to jest ich, że oni są tutaj panami, że oni są gospodarzami, że to, no przypomnijcie sobie rodzinnie, jak to trwało, ten proces, który był, który było tylko uczestnikiem bohaterów tego filmu. To była historia tego kraju i udało się dzięki temu, że miałem szczęście, to znaczy miałem szczęście, żeby zaangażować naprawdę, to nie mówię tego przez jakąś tam ani swoją skromność, ani swoje, tylko naprawdę wspaniałych artystów, wspaniałych. Których kreacje pamiętamy do dzisiaj. Masz na myśli oczywiście Jacka Kowalskiego i Władysława Pańczyków, bohaterów. Nie zupełnie, ale to znaczy oczywiście głównie, ale chodzi mi o to, że to w ogóle mówię, że wszystko można powiedzieć, ale co chcecie od Mani, która była żoną Kowalskiego. Wspaniała! I jak zaczniecie tak wymieniać, to zobaczycie, że to wszystko byli ludzie z jakimś nerwem. Coś tam mieli do przekazania, coś tam chcieli. I oni zadomowili się w tym temacie, w tym klimacie i w tym domu i tego. A my, nasza trójka, niesłusznie, nie zupełnie niesłusznie, ale zbiera teraz skutki tego, co ci wspaniali ludzie zrobili.